cicho. Patrz, jaki piękny krajobraz. Nawet słychać szum tych igieł. Piękny wciul. No mów. Witam. Tutaj Forkmar. I siostra. A oto gra. The Vanishing of Ethan Carter. Czyli zaginięcie Ethana Cartera. Zniknięcie raczej chyba. Albo zaginięcie. Albo Vanish zniknięcie. To raczej tak. Możliwe. No dobra. Dobra, semantyka. Dzisiaj pierwszy odcinek z moją twarzą w rogu. Moje ręce czasem się pojawią. Tak. Twoje ręce i kawałek jej głowy. No dobrze. Staram się, żeby głowy tam nie było. Dobrze. A więc rozpoczynamy. Wow. To Eight chyba wytniemy. Hours later. One eternity later. Minęły już chyba 3 lata. Mniejsza gra jest podróżą bez przewodnika. Spoko. Pokażę ci, gdzie masz iść. Nie znałem Ethana Cartera. Ale on znał mnie. Gdzie policja nie pomoże, a ksiądz nie uwierzy, tam babę poszło. Tam wzywany jest Paul Prospero. Czyli ja. I jego baba. Dzieciaki takie jak Ethan piszą listy. Dostaje ich mnóstwo. List od Ethana wyglądał jak każdy inny, ale były w nim rzeczy, o których żaden mały chłopiec nie powinien wiedzieć. Są miejsca, o których istnieniu niewiele osób ma pojęcie. Tak jak Basin. Ethan znał je na wylot. Basin, poszukajcie. Jeszcze zanim wszedłem do Red Creek Valley, czułem wciągającą mnie tam ciemność. Wiedziałem, że Ethana Cartera nie znajdę, pukając do drzwi jego domu. Ja też. Na to było za późno. Barbarzyńca, Diablo 3. Żeby właśnie. Szukać, musiałem zrozumieć, co to miejsce próbowało przede mną ukryć. A ukryć próbowało pewnie wiele. No dobrze. To barbarzyńca z Diablo 3. Moment. Oj, kurczę, czekaj. Dobra, przyzwyczajenie. Nie mam celowniczka. Niby można sobie w opcjach ustawić. Skaczę? Nie. Trochę za bardzo się, że tak powiem. Tak, za dużo oczekujesz, co ty? Jesteśmy na to, Jezus, światło na końcu tunelu. Jesteś po 50. O Boże, jakie to jest piękne. Ja pierniczę. I to nie są najwyższe ustawienia. Kurczę, jakbyś ustawił najwyższe, to chyba by nas tam wciągnęło. Może nie ustawię. Chyba bym ustawił na wyższe, to by mi komputer przez okno wyfrunął. Mógłbyś dotknąć tej trawy. Tak, mógłbym dotknąć tej trawy, kurwa, smyrałabym je po nosie. Również. Również. Szybki dowcip. Dlaczego krasnoludki się śmieją, kiedy chodzą przez las? O Boże, bo je mech po jajach łaskocze. O Jezus, no. Wynucha! Dobra. Ej, chcę nawykiem chciałam zebrać. Właśnie, ja też chciałam zebrać haber. Jaki haber to jest ten? Kurwa, no i tak się skończyło zbieranie kwiatków. Wyczuj. Motyla noga. Ach, wyczułem to. No nie wyczułeś, byśmy wpadli. Ożesz ty. Po drugiej stronie jest jesień. Czekaj, coś... Trzymam. Nie, chyba musisz więcej kawałków zebrać, bo to wygląda tak... O, listopad... Aha, pułapka, no soty. Tak. Pamiętając Skyrim, chcesz zbierać wszystkie rośliny, tak? No. No nie wiem, ja już muszę być nieźle obładowany. Może masz ciężko. Co? Jezus, kurwa mać. Może nie przeklinajmy. Może nie. Używajmy jakichś takich motyla. Motyla noga. O, krowie, opatrz, widzisz? Właśnie, wypełnia się. Spadająca gwiazda. Nie ukrywam, już kiedyś widziałem pierwsze te... Ja widziałem prezentację. Pierwszą... Tak, czy też prezentację widziałem. Ten kawałek zawsze w prezentacji. Ale to... O Boże, zobacz. Jak to trawa... No Jezus Maria. Kurwa, jak... kurczę, jest... jakby tak Skyrim wyglądał. I to jest gra robiona przez jakieś takie, wiesz, niewielkie studio, mi się wydaje. A że Skyrim tak wygląda, bo ma fanów. Ale ja mówię... Kurwa! Mieliśmy nie przeklinać. Sorry. Karwiasz mać. Karwiasz mać. Nie, ale to chyba jakieś nieduże studio to zrobiło. Nie to pamiętam. Zrobił? Zaraz skonsultuję się z internetem. Skonsultuj się. Dowiedz się, kto to zrobił. Wujku Gogu! Ciociu Wiki, ratuj.
Czekaj. Ale powiem ci, że na taki komputer, jaki mam, to jestem naprawdę zaskoczony, że ta gra tak chodzi, jak chodzi. Że daje radę. 30 klatek. Wiesz co, ogólnie jestem pewna, że zrobienie tak zajebiście wyglądającej gry nie jest jakoś super trudne, powiem ci, nie wymaga tych, kurczę, szalonych ustawień. Znaczy nie, wiesz, jest trudne na pewno, nie? Znaczy wiesz, nie, chodzi po prostu o optymalizację tej gry. No właśnie, myślę, że... A, czekaj. The Astronauts. Czekaj, The Astronauts, właśnie, coś słyszałem. Wiecie, dlaczego nie gram w horrory? No co ty, Bloodborne za mną grasz. Bloodborne to nie horror. Czy oni są... Nie, to nie oni sami zrobili. Tam przerażenie ustępuje frustracji. W Bloodborne. A jakby co, eksperymentalnie dzisiaj, że tak powiem, nagrywam ten pierwszy odcinek, ponieważ... Jakie oni gry zrobili? Nagrywamy nowym programem. Czy oni zrobili tylko jedną grę? Może. Nie wiem. Tak, oni chyba tylko dobrze, to szukamy zrobili. Dalszych pułapek. Oni tylko... Jezus Maria! Czy to jest ich pierwsza gra? Może to jest ich pierwsza gra, nie pamiętam. Ja cię nie pier... Jezus... Przydałaby się tu ławka, żeby siądnąć jak w tych... Nie jak ma... Tale of Two Sons. Tale of the Brothers. Czekaj. Brothers, Tales... Tak. Tale Brothers, of Two Sons. Tale of Two Sons, tak. Czekaj. Z tego co pamiętam, tu jeszcze powinno być coś do odkrycia. A dostałeś już całe kółko? Już wszystkie nie, masz? Nie, nie. Właśnie jedna pułapka o mało nie spowodowała mojego torpedowania z fotela. Że nie torpedowałem. Gdzieś musisz schodzić po płotkach jakieś. No wiem, no właśnie chodzę. Jakaś tutaj... Kurczę, nie wiem co musisz to jest. Musisz zejść ze ścieżki. Mogę biec! Chłopczyku. Git. O, czekaj, tutaj... To drzewo coś wygląda. O! Na... O! Nie, nic nie ma. O! O nic. A tam drewniana dupa. Poczekajcie, muszę przestawić kamerkę, bo nie mogę się przyzwyczaić. No ale teraz mnie widać rogiem, no. Patrz, teraz nie jesteś no, pośrodku. Ja teraz nie jestem pośrodku. A, bo mam odwróconą kamerę. Dziwne, myślałem, że odwrócona kamera będzie nie, no, dobrze, pomagała jest, mi więcej strony. W patrzeniu się w nią, ale nic nie widzę. Hmm? Tylko mech. Podejrzany. O. Jarosław mech. Nie, to trawa. Zgniły nie, mech. Nie, to igły na kawie. Ja cię pierniczę. Wow. Nie, właśnie widzisz, o to mi chodzi, że jeżeli chodzi o takie zrobienie takiego... To, że to jest pejzaż, tak? No ja wiem, że to jest pejzaż, ale... Jeżeli wiesz, da się tam... Wiele gier może wyglądać lepiej niż te wsi im pozwalają, żeby wyglądały. No właśnie. O, a nie. Jestem zdania, że Skyrim też mógłby wyglądać dużo lepiej. No i wygląda dużo lepiej. Z założenia. Za pomocą fanów. No wiem, ale właśnie o to chodzi. Z założenia mógłby wyglądać dużo lepiej. No. Bethesda, jedyna firma, która tworzy gry i pozwala ją dokończyć swoim fanom. Bethesda albo Batista. Dobrze, nie wiem, Batasta. Może chodźmy po to. Co? Batasta. Bapasta. Czekaj, ile pułapek miałeś z lewej, a ile z prawej? Jedna tu, to miałem jedna dwie, tu. Tam miałem a, dwie. O, żeż ty, to właśnie chyba dalej jest jeszcze. Kurczę, bo tak myślałam, że będą jakoś symetrycznie rozłożone. No właśnie, fajnie by było. Ej, ty, no ale nie możesz na przełajce. Możesz. Mogę. A, to gdzieś tutaj może będzie. Może. Dobra, ale nie rozmyślamy może z tamtej strony. Na tym, co ta gra nam pokazuje, dlaczego są zawalone tory i są poobstawiane pułapkami. Po drugiej, bo to jest, nie wiem, Podkarpacie, mało funduszy tam idzie unijnych. Podkarpacie. Kurde. Nie, no zobacz na to drzewo to, ja nad to, tobą, na tego dęba. No dla mnie to wygląda jak Bieszczady. Kurde. Bory tucholskie, nie? Bory tucholskie. Dobra, przejdź jeszcze raz tamtą stronę i przejdziemy... Wiecie co, zaczniemy od początku. A few moments later. Dobra, tutaj nas załatwili bronami, przepraszam. Czekajcie. Tu coś odkrywamy. O! To pora Pelennoru. Po tej wielkiej bitwie, co tam nie, się odbyło. Nie, to wszystko jest za górą Erebor. O, to takie depresjonujące. Dobra. Nie no, potrzebujemy ostatniego. Skrzaniłem, nie mogę wyjść. Escape. O. No co ty gadasz, zostałeś uwięziony. O nie! Opanowała mnie przestrzeń. A czym wcześniej wychodziłeś? Nie, po prostu klikałem i puszczałem. One eternity later.
No i wróciliśmy. Witamy, tak? Jesteśmy z powrotem. Nieoczekiwana blokada. Dobrze, przyjrzyjmy się jeszcze raz tej pułapce. Bo chyba wiem, o co Kamon. Że nie wie co. Tutaj pokazany jest kawałek po prostu... No tak, no to jest ten rejon, w którym tak jakby jesteś. Krajobrazu, tak? Który no to jest ten rejon, w którym jesteś, tylko tu... musisz... Nie, nie, to... Gdzieś tu może tu być on. Musisz go znaleźć. Zobaczmy. Weź tak. Tam wejść na drugą stronę przez... O, no nie. Sorry, nie możesz wszystko... Nieprzekraczalne głazy. Musi być tam gdzieś wcześniej. Już za daleko zaszedłeś. Dobra, dlatego się cofam. Jezus Maria! Kacie, ja znalazłem! To w takim miejscu stawia pułapkę! Dobra, lepiej zobaczmy, co nam pokaże. Boże... Orzeszku. Wciągło mnie. No pochodźmy, czaszki jakieś. Czaszki? Czytaj. Uaj, jakiś liściu. Jakiś liść tam leży, dawaj. Liść. Czytamy. No man came. Starze co dzień soki. Przychodzi od lasu wypić sok drzew. Starze co dzień... Ty czytasz czy ja? Ja mogę czytać. Czytaj. Które zamusiał mnie zielonych niebezpiecznych pułapek. Mieszkańcy wioski sądzili, że mężczyzna ukrył we się amulet z jadeitu. Starze chciałby tak sądzili, że dzięki temu zajęci byli szukaniem we się skarbu, a nie piciem soku krężowego. Parę tasów, z grozy jasne. Starze i głodnej zimnej nocy ktoś zniecił we się pożar, a oni rozproszyli się na wioskę. Starze zdał uciec płomieniu, porywając pokrywając się sokiem drzew. Kiedy wrócił do wioski, został tam jedynie kości mieszkańców. Starze usiadł i zapłakał, a potem znalazł więcej soku. A? Pożar? Sokiem drzew? Jeżeli to aluzja do alkoholu, to... No nie wiem, czy pokrywanie się alkoholem podczas pożaru jest najlepszym wyjściem. Żywica też jakoś niespecjalnie. No, żywica też tak bardzo, że jak powiem. Dobra. Sok z drzew. Obróć karteczkę. Ethan, mówiłem ci, żebyś się tu nie bawił. Ale dziadku, napisałem coś dla ciebie. To... miłe. Dziękuję. Ale idź już, przeczytam później. Ej, to ten sam głos co Prospero. A, butelka obok. No jest butelka, czyli to jest ten sok z drzew. Nawet nie jedna. Więcej butelek. Nie, wcześniej ich tam nie było. I ognisko. I wyrywak z gazety. Może iść. Pożar domu, śmierć kobiety. Jeff Jurmu. Jak informują funkcjonariusze, pożarny. Hrabstwo Byfield. Na ogień zniszczył zabytkowy dom rektory w pali, kiedy stojący na ulicy budynku przy pewnie tęciarza od Alberta Wachem. Wybuch pożar, 6-letniego rodziny spało, 50-letnia zmarło na miejscu i... O, Carter, czyli babcia jego. Kiedy 5-letniego krewnym udało się uciec Edwin, mąż zmarły powiedział się, że nie wyklucza się, mógł zasnąć zapalnym papierosem w dłoni. Strażacy zostali wysłani na miejsce zdarzenia o godzinie 1:22 w środę i prowadzili działanie mniej więcej do godziny 5. 4 dni później wrócili w celu ugaszenia ognia, który w kilku miejscach rozgrzał na noc. Rozgorzał na noc, przepraszam. W pierwszej fazie operacji pomagało dział ochotniczej straży pożarnej z Ashland. Na miejscu zdarzenia z Ashland. Ashland. Na miejscu zdarzenia obecny był także oddział ratunkowy z Masonville. Poczekajcie, poczekajcie, bo tam było chyba coś z drugiej strony. After he had a public hearing, no answers for Vandergriff Hires. No, jak informował w tym, że... Po brzmiej rozprawie wciąż brak odpowiedzi dla spadkobierców Vandergriffów. Członkowie rodziny Vandergriffów ponownie spotkali się dzisiaj w sądzie Harpsa, bo mieli przyszłość fortuny, która pozostaje w depozycie, kiedy to patriarcha rogu Albert zginął w wypadku kopalni. 81 lat. Co kurwa robił w kopalni? Ta wypadek, tak? Zdarzenie no co, to jeszcze emerytury nie miał. Zdarzenie to doprowadziło niemal do upadku spółki Vandergriff Industries i poważnie zgroziło lokalnej gospodarce. Część Vandergriff Chicago utrzymuje żądanie go i są niedorzeczne, ponieważ jego okrętem osobiste płody były miejsce mieszkania w rodzinie i posiadłości. A tego zażyczył sobie w testamencie Alfred. Albert, przepraszam. Niedawny pożar, w którym zniszczony został dom leżący z rodziny, zanim Jamesa tylko podsycał obie jego krewnych. Od 1937 do mnie przyszedł się Vandergriffu mieszkała rodzina Carterów, która pełni rolę tymczasowego zarządcy. Nic to nie dało. Poczekaj, może ten też coś miał po drugiej stronie. Mhm. Czyli akcja była taka, że jego dziadek, oni tam mieszkali z tym małym Ethanem, nie? I tamten dziadek, no i oni mieszkali w tej posiadłości Vandergriffów, tak? Mhm. Zapisz się...
stanę. Nie wiem. Mogę to znaczy... napisać? A pewnie, możliwe, że już się zapisał. Mhm. Czyli po prostu oni mieszkali w budynku, który tam, który należał do poprzedniego właściciela spółki kopalnianej, który miał jakąś tam wielką fortunę i na nim chyba wisiało całe to... Zobaczmy, jaką ma kondychę, stary. Aha, na nim wisiało tak, gospodarka całego miejsca, całego, znaczy z tego, wow, nie biegaj. Wnioskuję, że na nim wisiała gospodarka po prostu tego rejonu. Jak on zmarł, to napisane tam było, że prawie gospodarka ja była. Wydaje mi się, że dlatego dziadek Etana zaczął pić. Red Creek Valley. Zwykłe, spokojne miejsce. Żadne niezwykłe. Życie nauczyło mnie dwóch rzeczy. Tak naprawdę nigdzie nie jest spokojnie i żadne miejsce nie jest zwykłe. No widzisz. Ethan przestrzegał, żebym nie dał się zwieść pozorom. Nie musiał się o to martwić. Rozwiązałem dziesiątki spraw. Setki. Ta miała być moją ostatnią. I byłem o krok od emerytury. I byłem o krok od emerytury. Najlepsze, wow. Tam to jest... To jest tema nad Soliną. To Solina. Nie wiem, nigdy nie byłam. A ty? Byłeś. Byłem. No byłeś na obozach. Jakie tam karpie pływają. Proszę. Dobra. Kurczę, normalnie bałabym się tam wejść. No. Aaa. Ale lubię głos tego faceta, bo jest tak suchy. Dokładnie. Normalnie słyszysz te wióry, jak się tam sypią z tego głosu. No właśnie, teraz sypią się tutaj opadnie. Sypią się tutaj, właśnie widzę z desek. Z głosu tego faceta. To, facet mówi i się wióry sypią. Kur. A, no właśnie, i więc tak. Przypuszczalnie jak ten Albert z... Nie przypuszczam, że umarł śmiercią naturalną w tej kopalni, bo miał 71 lat na Boga, co? Pochował ten węgiel? Nie wiem, dorabiał do emerytury. Coś kogoś jebło. Ej, tam musisz na początku sprawdzić, co tam się dzieje. Czemu tak sądzisz? A ja wiem, tak mi się jakoś wydaje. Przeczucie. Krew? Zwierzęca? Ludzka? O, jakie fajne. Morderstwo? Wypadek? Śledza trzcionka. Wał korbowy? Wieże, rysy? Niedawno używany? No ale pytań. Korba! A moja korba to co? Czekaj, bo to idzie z tobą ta korba. Tak, piosenka, która utknie ci w głowie. Okej, dobra, spoko. A moja korba to co? Dobrze, już, starczy. Daj spokój tej korbie. Wow. Do przodu, do tyłu. Włącz. No gdzie ja będę włączał? Chyba potrzebujesz korby. Się mnie tak tylko wydaje. Nie wiem. A, włączymy. Ja bym tylko stała i patrzyła. Nie możesz, bo nie masz korby, no co ci to da? No zobaczymy, może odpali na iskrę. No zobacz. Dobra, idziemy. No to mnie nigdy nie słuchasz, a ci zawsze tak dobrze mówię. Czekaj, musimy obczaić ten pociąg, obejść go z drugiej strony. Zobacz, widzicie, ja tutaj sobie gram, a siostra tutaj ogarnia całą fabułę. Dobra, chodźmy... Chodźmy w lewo. Albo w prawo. W prawo, bo ta droga idzie gdzieś daleko, a tamta może iść gdzieś w bok. Coś mi się wydaje, że to się szybko kończy, więc możemy równie dobrze obczaić, co tam się dzieje. No widzisz, jest ten kamulec, przez który nie przejdziemy. Oj, pupa. Ale? Ale ciągle nic. No już mamy obczajoną jeden kierunek. No to co, czekaj. Nie, wzdłuż torów czy bokiem? Chodźmy ze sztorów, zobaczmy. Może gdzieś ta korba będzie leżeć. Tak. A, no właśnie, więc cały tam rejon został zestabilizowany. Dziadek Cartera się rozpił, no ale coś tam jeszcze pożar był tego domu, w którym oni mieszkali, tak? No właśnie. Orzeszty. Noga! No to zbadajmy. Bok numer 6. Reszta zwłok? O Jezus, obydwie nogi. Ślady krwi? Ofiara odciągnięta, odczołgała się? Odcięte nogi. No co ty nie powiesz? Schowajmy je do inwentarza. Przydadzą się pewnie potem. Gotujesz zupę, jak ci wstami napadnie. Tak. Jezus, o Boże, jak to... Ale ty, normalnie ta krew wygląda lepiej jak w Evil Within. Ale gdzie on się da... O, mamy i właściciela! Jezus, znalazła się reszta. No, spadajmy, szpania.
Nieszczęśnika. Normalnie reagujesz, grasz w Bloodborne, a reagujesz na to jak... O, nie wiem, może przez to, że ta krew jest tak dobrze zrędna. Powiem ci, że... nieprzyjemnie mi na to patrzeć. No to zbadajmy. Krew z nóg? Krew z nosa. Pęknięta czaszka? Przyczyna śmierci? U tataksy? No zgadnij. Uraz głowy? Kurwa, przypuszczam, że... Ujebało mu obie nogi. Ciekawe jak umarł. Krew z czego? Z dupy? Z nosa. No tak, z dupy to jest za łatwe. Dawaj. Nie szukajmy prostych rozwiązań. Dotknij. Pomaca. Może lepiej nie. Może lepiej nie dotykaj. O, jeszcze nie teraz? Coś mi się odsłoniło, tylko że wypuściłem go. Niszczona przez czas. Aha, czyli nie możesz... O! Nie możesz go przeczytać. Dobra. Zobaczmy, co tam się... Gdzie on biegł? Biegł. Kurwa, tak biegł. Mieliśmy nie przeklinać. Przepraszam, zajdźmy, ale... Zajdźmy sobie w dół. Po prostu może się nie da. Komedia tego wymaga. O. Może on biegł się na... Może się zmęczył? Biegł, i umarł. Może umarł ze zmęczenia. Tak go wycieńczyło. Pragnienia. O, może da się chyba na brzeg. To co, nie? A może się da do tej wody? Dawaj, schodźmy na brzeg. Tam jest jeszcze jakieś przejście. O. O, co to? Co to? Coś, co widzisz? Chyba tekstura się rozeszła. Chyba tekstura. Jest jakoś taki... Może nie wchodź do wody, co? Musiałem umyć stopy, człowiekiem. Strasznie mi waliło. Obmyłem nogi nie, z krwi. Z dłuższego brzegu, coś mam... A, czekaj, odwróć się, odwróć się. A, patrzcie. To chyba. Kurwa. Do maszynki, do mięsa. Ta. Zabierz. Też robił akurat mielił mięso. Do inwentarza. Pasztet. Biegniemy na górę. No, dawaj dziadku. Setki spraw, kondycha powinna być normalnie w kwiecie wieku. Kondycha w kwiecie... What? Co? What? Czekaj, obczaj to drzewo, może tam coś się dzieje dobrego. Ty myślałam, że ręce też mu jebało, bo że on miał je takie zwinięte. No, ciężko byłoby się dociągnąć jak bez rąk. Bez nóg jest lżejszy. O, co my tu mamy? Co zbadaj? Sucha trawa! Brak słońca? Tak, tak, tak. Obszar prostokąta. Stał tu ten cały... Przypuszczalnie stał tu... Drezyna? Przeczytałam dziewczyna. Drezyna. Myślałam, jaka kwadratowa dziewczyna, która zasłania słońce. No dobra, już starczy, no wiesz. Dobrze, no przejdź zaraz ten baniak, no stoisz i się gapisz po prostu. Benzyna, ropa? Dobra, dalej. Boże, czekaj, drezyna mi zasłania oczy. Widzisz, bo stoisz i się gapisz. Szpichu, celowo. Karnister. Dobra, wracamy do tej, mamy korbę. Boże, Jezu, jak ten gościu ma takie schizy co chwilę, nie wiem, gościu nie, patrz. No bo ty stoisz i się kurczę gapisz. Ale jak... weźcie, że się spoko, gościu idzie do sklepu i kawa. Gdzie leziesz? Idziemy pod drezynę. No dobra. Masz w ręku korbę. To. Lina. Przycięte więzy. Rozwiązany, związany. Brak krwi. Czyli jakoś tak bez przekonania został związany, Lina. Dobra, idziemy dalej. Musisz się tak modlić nad wszystkim. To nie ja, to ten gościu. To on co chwilę myśli o drezynie. Chciałam ci zwrócić uwagę, że ty kontrolujesz jego ruchy. Fan kolejnictwa. No to korba. Zakręcam korbę. No ja nie powiem, drezynę z korby odpalić. Chodź. Jedziemy do tyłu. Nie pojedź przypadkiem do przodu, bo czeka się. Dobra. Na koniec. A nie! Nie wyłącz! Jedziesz, Zbyszek! Jak się nazywał nasz bohater? Paolo? Prospero coś. Dobra, idziemy do tyłu. A
Ale pojedziemy już w następnym odcinku. Sorry. No to... Nie ma sprawy. Witam się w następnym odcinku. Pa, pa.